Witam Państwa, Krzysztof Gosztywa. Witam wszystkich tych Państwa, zwłaszcza, którzy podobnie jak ja lubią literaturę. Czwarta strona oraz audioteka.pl przedstawiają M.J. Olidge, N.D.U.E. Śmierć. Książka bardzo brutalna, książka pełna tych ciemnych stron życia. Tak, słyszę Pana. To u mnie gotowe, możemy zaczynać rozdział 16. Był środek nocy. Peter Brightstone przemarzł do szpiku kości. To jest bardzo dobrze napisana książka. I książka, którą taką współczesną niezwykle metodą napisał, widać, że świetnie władający piórem autor, czuł, że niedaleko siedzi Ben. Niestety nie mógł go dostrzec. Co robił? Czy aby na pewno zostaną odnalezieni na czas? Bohaterka jest, powiedziałbym, niebanalną policjantką i nietuzinkową postacią. Jest to urodziwa kobieta. Jest to zarazem bardzo sprawna i silna dziewczyna. No, jakby to powiedzieć, po przejściach, zwłaszcza tyczących dzieciństwa. Przestępca. Można by powiedzieć, choć trzeba by to umieścić w cudzysłowie, seryjny zabójca. Chociaż to jest pod znakiem zapytania, bo ten ktoś tak naprawdę nie zabija, ale przymusza ludzi do tego, żeby to robili. Sam śpi. Mogłabym go teraz zabić. Odwrócił się do mnie plecami, więc nie miałabym żadnych trudności. Nie mogę tak myśleć. Muszę przypominać sobie, co jest prawdziwe, co jest dobre. To nasze życie pełne jest tych ciemnych stron. Tyle tylko, że zakładamy jasne kołnierzyki, golimy twarze, używamy wód toaletowych i staramy się, żeby te ciemne strony nie zdominowały naszych kontaktów z innymi. Autor pokazuje nam, że pod tą podszewką czy pod tym płaszczem aż wiruje ciemność. Echo brzmiało dziwnie, a Peter i tak miał nerwy w strzępach. Musi się uspokoić. Uspokoić. Krzysztof Gosztyła. M.J. Olridge. N.D.U.E. Śmierć. Zapraszam Państwa do słuchania tej powieści.